Jest mi niezwykle miło, ponieważ mamy dzisiaj niezwykłego gościa. Gościa pewnie, o którym marzą telewizje w kraju. Nam udało się pana zaprosić. Pan Grzegorz Gałązka, autor być może najsłynniejszego zdjęcia papieża Jana Pawła II, ale do tego zdjęcia wrócimy. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże, witam. Chciałam pana zapytać o to, jak Włosi wymawiają pana nazwisko, ponieważ zrobić karierę za granicą z pana imieniem i z pana nazwiskiem chyba nie jest takie proste. To znaczy, kariera to mi takie słowo nie bardzo pasuje. Natomiast moje nazwisko Włosi wymawiają Galaska. To znaczy, że ja ich tak do tego troszkę ukierunkowałem, bo na początku wymawiali to w różny sposób i nie bardzo było wiadomo, o kogo chodzi. I któregoś dnia ktoś powiedział Galaska. Ja mówię, o, to będzie dobrze. I tak wymawiają. Albo imię Gregorio najczęściej. Pięknie, Gregorio Galaska. Tak to jest. Przeglądałam w internecie dużo wywiadów z panem, obejrzałam programy i pierwsze, co mi się nasunęło, to to, że pan jest takim przykładem amerykańskiego snu o sukcesie. Człowiek, który pochodzi z niewielkiej miejscowości, pod Kaliszem, urodzony. Od początku marzy pan o tym, żeby zrobić karierę, ale piękną karierę. I panu marzenia się spełniają. Dziś, kiedy mamy wolne granice, otwarte paszporty i tak dalej, wszystko wydaje się oczywiste, chociaż nie wszyscy mają tę pasję, którą pan miał od początku. Jak patrzy pan na swoje życie, ma pan poczucie, że spełniły się pana marzenia i że zrobił pan rzeczywiście wspaniałą karierę? To znaczy, marzenia moje się spełniły, natomiast kariery nie robiłem i o karierze nigdy nie myślałem. Po prostu wydaje mi się, że kariera to jest coś innego, to jest coś, co ktoś robi, może nawet za wszelką cenę, żeby coś tam osiągnąć, coś zdobyć i tak dalej. Mnie to nigdy po prostu nie interesowało. Natomiast pasja jako fotografa, jako fotografia, a potem to, że Karol Wojtyła został papieżem, było dla mnie czymś większym niż cokolwiek inne, niż moje nawet życie osobiste, można by tak powiedzieć. Po prostu ciągło mnie to do tego miejsca, czyli do źródła, jakby to określił, gdzie przebywał Jan Paweł II, czyli do Rzymu, do Watykanu. I to było moje marzenie od momentu prawie, kiedy Karol Wojtyła został papieżem. Oczywiście najpierw musiałem odbyć służbę wojskową, co wtedy nie było takie proste, 2 lata. Potem trzeba było odczekać jakiś czas i później myśleć o wyjeździe. Udało mi się. Też nie było proste. Też nie tak? było proste. Trzeba było mieć wizę, trzeba było otrzymać paszport, a z paszportem nie było łatwo. Też miałem swoje problemy tutaj w Kaliszu na Jasnej, więc pamiętam to doskonale, ale o tym bym nie chciał już mówić, bo to już są czasy minione. Ale chciałbym wspomnieć tutaj księdza infuata Stanisława Piotrowskiego, z którym wyjechałem na pielgrzymkę do Rzymu, no i tam oczywiście zostałem. No, ksiądz infuat był to człowiek bardzo zacny, też jako miał swoją historię w ruchu oporów, nie? Więc to była osoba dla mnie bardzo bliska. Ale wyjeżdżając, wiedział pan, że już nie wróci? No, w tej sytuacji tak. Nawet ksiądz infuat Piotrowski zażartował do mojego ojca, kiedy wsiadaliśmy do autobusu, że mówi, panie Gałązka, on już chyba nie wróci, co było bardzo niebezpieczne, dlatego że wystarczyło, że ktokolwiek mógłby usłyszeć i można było zostać na granicy zatrzymanym, nie? Ale udało się i wyjechałem. No i decyzja została taka, żeby tam pozostać. Nie? Ile pan miał wtedy lat? Wtedy miałem jeszcze nieskończone, miałem 25 lat, nieskończone. Czyli jest pan 25-letnim chłopakiem, tak, mężczyzną po służbie wojskowej. Znajduje się pan w obcym kraju. Znał pan obcy język, czy był pan jak troszkę zagubione dziecko we mgle i mimo to ma pan marzenie, chce pan fotografować i chce pan fotografować, pracować w Watykanie z najsławniejszym z Polaków?
To znaczy, języka nie znałem, nawet ani jednego słowa nie znałem po włosku. Natomiast to pragnienie, to marzenie było, żeby tam pozostać. No jeszcze drugi mocny punkt to było to, że mój dziadek walczył pod Monte Cassino. I ja jako mały chłopak zawsze bardzo lubiłem słuchać dziadka. Zawsze pytałem go się o te przeszłości z czasów II wojny światowej, jak on to przeżywał, gdzie to był. Te Włochy mnie po prostu interesowały, te Włochy mnie wciągły tak w moje życie, że to było marzenie, ale to był, ja po prostu robiłem inne prace na przykład, czy tam pomagałem w gospodarstwie, ale myślami byłem we Włoszech, myślami byłem na Monte Cassino, którego nie znałem wtedy, myślami byłem w Watykanie, że gdzieś tam widziałem Jana Pawła, że sobie go obserwowałem, czy fotografowałem w myślach, nie? Pierwszy raz mogłem widzieć Jana Pawła na pielgrzymce w Polsce w 1979 roku w Gnieźnie, nie? I to było też niesamowite przeżycie jako pielgrzym, gdzie byłem wśród ludzi z aparatem, z magnetofonem, żeby nagrać to, co Jan Paweł II powie. Oczywiście trzeba robić tylko jedną rzecz, fotografować, a nie wszystko. Nie nagrałem nic, bo gdzieś tam kabel się wyciągnął w międzyczasie, no ale ja pilnowałem już fotografii, a nie słowa, nie? Więc to doświadczenie dało mi wyciągnąć taki wniosek, że w życiu trzeba robić tylko jedną rzecz i starać się ją robić w miarę dobrze. Ile czasu upłynęło od momentu, kiedy znalazł się Pan w Rzymie, we Włoszech, do czasu, kiedy zaczął Pan robić pierwsze już takie profesjonalne zdjęcia jako akredytowany fotograf w Stolicy Apostolskiej? To znaczy pierwsze zdjęcia, ja może troszkę wcześniej robiłem, ale pierwsze zdjęcie uznaję, moje zdjęcie, które zrobiłem 8 grudnia 1985 roku Janowi Pawłowi II w Bazylice Matki Bożej Większej Santa Maria Maggiore. To było święto niepokalanego poczęcia i Jan Paweł II tam był wtedy przy obrazie, przy słynnym obrazie Salus Populi Romani. I to zdjęcie, które zrobiłem, minęło kilka lat, zostało opublikowane w moich albumach i ono było dosyć fajne, więc od tego czasu mówię, że ja zacząłem fotografować papieża, bo wcześniejsze to tam były takie jakieś tam jeszcze zrobiłem jakieś z nich na audiencji czy coś, ale to te zdjęcia były po prostu nie były publikowane. Potem ja sam wobec siebie byłem bardzo krytyczny i potem pierwsze zdjęcia powyrzucałem, bo ja nie lubię zdjęć nieostrych albo mało ostrych czy coś, więc ja po prostu przeglądając te zdjęcia, które potem miałem już lepsze, to ja te pierwsze powyrzucałem. No niektóre niestety żałuję, że to zrobiłem. Trochę żałuję może, bo może można było niektóre zostawić, ale no taki już jestem. A czy może nam Pan powiedzieć, bo my tego nie wiemy, jak wygląda praca fotografa akredytowanego? Ilu Was jest? Czy macie przydzielane zadania? Czy generalnie konkurujecie ze sobą? Kto zrobi lepsze zdjęcie? Tego zdjęcie jest, nie wiem, wysyłane do agencji prasowych, potem do publikacji? No bo to jest miarą, tak? Też troszkę... No, to jest tak. Kiedyś było inaczej, dzisiaj jest też inaczej, nie? Tak jak było kiedyś. Tak jak było kiedyś. Kiedyś było bardzo trudno dostać się do Watykanu i otrzymać akredytację. Dlatego, że no, były inne kryteria. Ja na przykład jestem wdzięczny księdzu prymasowi Glempowi, bo od niego otrzymałem list taki poparcia. Otwierał wszystkie drzwi. No, otwierał sporo drzwi. Nie wszystkie, ale dosyć dużo, że mogłem po prostu otrzymać pierwszą akredytację na poszczególne wydarzenia. To nie było tak, że miałem stałą akredytację, tylko najpierw na audiencję generalną, potem na mszę świętą, potem była może jakaś beatyfikacja, potem jeszcze coś i tak dalej. To ten list mi otworzył drogę, nie? Potem no, trzeba było pracować dla jakiejś gazety albo dla agencji fotograficznej. No, pracować dla gazety w Polsce było trudno, dlatego że polskie gazety do 1989 roku z Watykanu nic nie chciały. To była cenzura, to no, wiemy jaka to była sytuacja polityczna.
Ja pamiętam sam, jako młody chłopak, chciałem kiedyś zobaczyć Pawła VI, była rzekomo transmisja w telewizji z Urbi et Orbi i przez 20 sekund może było ujęcie placu Świętego Piotra i papież gdzieś tak jak taki końcówka palca, taki punkcik biały, że trzeba było powiedzieć, a to może jest papież, nie? Ale nic nie było, więc to przesłanie, ten brak wolności był po prostu, no to się odczuwało, nie? Więc ja nie miałem możliwości współpracować z polskimi gazetami. Muszę powiedzieć, że tutaj ksiądz Boniecki mi też pomógł, bo jedyna taka polska gazeta, z którą współpracowałem wtedy, to był Tygodnik Powszechny i to było za pośrednictwem księdza Adama Bonieckiego. Więc to już było jakiś tam krok do przodu, nie? I wtedy już miałem akredytację potem stałą nawet na niektóre wydarzenia, nie? No i potem zacząłem współpracować z agencją francuską SIPA Press, z którą współpracuję do tej pory, nie? Pytała Pani o konkurencję. Jasne, konkurencja jest dobrą rzeczą, dlatego że jak jest konkurencja, to każdy stara się zrobić lepiej. Ważne jest, żeby była też jakaś sprawiedliwość, żeby po prostu był równy dostęp do pokazania tych prac, tych zdjęć i tak dalej, nie? No tu już jest gorzej, nie? Natomiast sama konkurencja jako taka jest, myślę, że jest pozytywna. A jak Pan wspominał współpracę z Janem Pawłem II, bo od niego tak naprawdę się zaczęło. Dzisiaj fotografował Pan potem już Benedykta XVI, dzisiaj papieża Franciszka, no ale ten pontyfikat Jana Pawła II chyba najdłużej, tak? W Pana życiu, w Pana pamięci i pewnie w sercu, jak widzimy to zdjęcie. Jak Pan go wspomina jako człowieka? Przecież wiedział, że jest Pan Polakiem, tak? Rodakiem jego. Jak Pan dzisiaj takie prywatne spotkania z nim wspomina? Tak, ja bym chciał zaznaczyć, że nie mogę powiedzieć, że ja współpracowałem z Janem Pawłem II. Ja go fotografowałem, robiłem to, natomiast miałem pozwolenie na to. Mamy pewne tam prawa i obowiązki, które trzeba przestrzegać, zachowywać. Była to taka, powiedzmy, na tym polegała praca. Natomiast współpraca nie, bo to jest co innego, nie? Ale Jan Paweł II, no, była to osoba niesamowita, więc to po prostu, no, mówienie teraz wszystkich bardzo dobrych przymiotników może nic nie zmieni, bo każdy wie, nie, jakim był Jan Paweł II, ale ja muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, no, jako fotograf miałem możliwości nieraz go widzieć bardzo blisko i z bliska go fotografować. Jan Paweł II lubił zażartować, nawet z fotografa też to zrobił. Po prostu pamiętam na przykład kiedyś pytam się księdza Dziwisza, czy mogę podejść do Jana Pawła już pod koniec jego życia. A ksiądz Dziwisz mówi, no tak, to jest ten, który nigdy się z papieżem nie widział, nie? No więc z uśmiechem było wiadomo, że mogę to zrobić, że mogę podejść. To było przed Bożym Narodzeniem, podszedłem, pocałowałem papieża w rękę, jak zawsze, już po prostu nic nie mówiłem, a Jan Paweł mówi, dziękuję za albumy. Te dwa słowa po prostu były to, no muszę powiedzieć, że to było dla mnie niesamowite, bo no nie spodziewałem się tego, żeby Jan Paweł II po prostu no, tak powiedział. Nie? I to był właśnie, to był Jan Paweł II. To jest no, fenomen. To jest fenomen, wielki święty, wielki Polak. Myślę, że większego Polaka od Jana Pawła II chyba nie było i może nie będzie. A ma Pan takie spotkania albo takie momenty, kiedy miał Pan świadomość, że powinien zrobić zdjęcie, ale nie zrobił z różnych przyczyn? Były takie momenty. Były takie momenty. Na samym początku też miałem raz taki moment, bo wtedy to zdjęcie było nawet później zrobiłem i było opublikowane w Tygodniku Powszechnym i to jeszcze były lata 86, 87, nie? 8, gdzieś tak w 87, 88 roku.
I nawet ktoś tam z czytelników skrytykował to zdjęcie. Ale zastanawiałem się, czy to jest moment do zrobienia, czy nie. Ale powiedzmy, Jan Paweł II w trakcie jednej uroczystości przyjmował różne pozy. Jego twarz się zmieniała. On intensywnie myślał, zamykał oczy. Ktoś, kto stał z boku na początku, nieraz wydawało się, że wychodzi z niego jakieś duże cierpienie. Raz mi się wydało, no, że może trzeba by było mu podać może szklankę wody, może coś, nie? Ale to po prostu tak odczuwałem, bo jeszcze za mało znałem Jana Pawła II wtedy, nie? To był taki jeden moment i był moment też w trakcie jednej z pielgrzymek, o ile dobrze pamiętam, to była to przedostatnia, może 101 pielgrzymka na Słowację i wtedy Jan Paweł II chciał przemówić na lotnisku, jak zawsze to robił, ale nie mógł, nie? Coś tam się stało, że po prostu nie mógł. Odczytał to, za niego to przemówienie tam ksiądz, który był obecny w Solszaku papieskiego. I pamiętam, co nie było mi to bardzo miło, jak wśród dziennikarzy, głównie amerykańskich, rozdzwoniły się telefony i zaczęli dzwonić do swoich redakcji, że papież chyba umrze, bo nie może mówić, bo nie może chodzić, bo to... Więc tu mi się zrobiło tak bardzo przykro i po prostu nie było to, mówię, miłe. Nawet znam tych dziennikarzy, znałem ich, nie? Bo razem myśmy przylecieli tym samym samolotem. Wydawało mi się, że oni przyjechali zdać relację z tego, co się wydarzy z działalności papieża, a oni byli po prostu tylko po to, żeby być pierwszym, jeżeli papież umrze, nie? Więc to jest takiego świata dziennikarskiego, no nie jest to miłe, przynajmniej dla mnie jako Polaka, jako fotografa, no, który, no, nie wstydzę się powiedzieć, który kochał Jana Pawła II, bo to był człowiek niesamowity, nie? Mieliście organizowane na przykład takie, nie wiem, spotkania dla akredytowanych fotografów, ich rodzin, nie wiem, przed świętami? Czy jakieś takie były praktykowane spotkania? Nie, nic takiego nie było nigdy. Nie, i teraz też nie ma z papieżami? Nie. Ja miałem, to znaczy jak został wybrany papież Franciszek, to no, każdy papież zmienia. Papież Franciszek, wiemy, że mieszka nie w Pałacu Apostolskim, tylko w domu Santa Marta. Jedni mówią, że to hotel, inni mówią, że to jest... No to był dom wybudowany za pontyfikatu Jana Pawła II na konklawę, żeby kardynałowie mogli tam spędzić czas wszyscy razem w trakcie konklawy, w trakcie wyboru nowego papieża, nie? I papież Franciszek, no tam mu się spodobało, zamieszkał do tej pory. Jest tam kaplica i przychodzą, celebruje tam mszę świętą rano. No i na tą mszę świętą zaprasza różnych gości, różne środowiska. No i dziennikarze, którzy byli akredytowani przy Watykanie, była taka możliwość, że 20, może 30 osób uczestniczyło we mszy świętej. No i udało też mnie się tam dostać, dlatego że to było tak niby, niewiele osób wiedziało. Zdążyłem się dowiedzieć w porę, więc się zgłosiłem, bo gdybym się po prostu nie dowiedział, to bym tam nie mógł być. Oczywiście wziąłem aparat, ale nie można było fotografować, on sobie stał, leżał w torbie. I była, jako fotografów może nas było 5-6, a tak byli dziennikarze, operatorzy telewizyjni, oni też, ich tam było mało, a najwięcej dziennikarzy, nie? No i ja tak sobie, tak w środku gdzieś jakoś byłem, troszkę z boku, w pewnym momencie, widzę, stoi taki fotel obok, nie? No ale, mówię, nie wiem, może przyjdzie jakiś biskup, może coś, nie? Ale przy świętej papież po zdjęciu ornatu, my wszyscy jeszcze siedzimy w ławkach, nie? Przyszedł i usiadł sobie na tym miejscu. Także w sumie byłem, tak jak tutaj do pani, od papieża, nawet bliżej, nie? Oczywiście nie można było, aparatu
Znaczy nawet nie próbowałem wyciągać, bo jeżeli się mówi, że nie można robić, to się ale nie... Ale żal był. No żal było, nie? Ale po prostu... No ale samo to przeżycie, że mogłem tam uczestniczyć, być na tej mszy świętej, to z tego się bardzo cieszę. Potem mówiono, że może będzie druga tura, że pozostali dziennikarze też będą mieli tą możliwość. No i okazało się, że do tej pory na razie się to nie wydarzyło. Czyli był pan szczęściarzem po raz kolejny. No, można tak powiedzieć też, tak, nie? No, także no, w tej chwili są duże kolejki, żeby po prostu ktoś tam mógł uczestniczyć w mszy świętej z papieżem Franciszkiem, to tam słyszałem, że są nawet i oczekiwania i z pół roku trzeba zgłosić, prosić wcześniej, potem jeżeli zdecydują, że może, to tak. Ale to z czego wynika? Tych spotkań jest mniej? To znaczy, no tam w tej kaplicy może tam się zmieścić nie więcej niż 40 osób. Jeżeli byłoby więcej, to byłby później tłok. Poza tym papież też z każdym się wita, przyjmuje potem każdego, więc to też i czas, nie? A ponieważ te msze święte się odbywają każdego dnia, no to są też i przyjezdni, i są nieraz jakieś po prostu, czy jakieś tam te, są organizowane jakieś no, konwenia, czyli zebrania różne na różne tematy, różni profesorowie, albo powiedzmy, no różni ludzie i po prostu no, jest ciężko, nie? Tak, żeby się dostać. No myśmy tam poszli jako dziennikarze z biura prasowego akredytowani przy Stolicy Apostolskiej, nie? A zrobiło się cudowne prywatne spotkanie. Tak, tak. Wtedy ofiarowałem papieżowi też i mój kalendarz i mój album ze zdjęciami naturalnie papieża Franciszka, który wtedy wyszedł. To zanim przejdziemy do tego portretu, to chciałam pana troszkę o statystykę zapytać. Na sto kilka pielgrzymek Jana Pawła II uczestniczył pan w 44, czyli bardzo dużo. Zwiedził pan kawał świata. Tak, troszeczkę świata dzięki Janowi Pawłowi II mogłem zobaczyć. Jan Paweł II zrobił 104 pielgrzymki zagraniczne. Włoskich nie liczymy, bo włoskich było też może i więcej nawet niż 100. Ja uczestniczyłem w 44. Prawie zawsze było to Volo Papale. Raz tylko w 91 roku w Polsce byłem, to przyjechałem tak prywatnie, a tak zawsze jako Volo Papale, czyli będąc w tym samym samolocie co papież, nie? No, z Benedyktem udało mi się zrobić chyba 19 pielgrzymek, a Benedykt odbył 24-25 pielgrzymek. Czyli prawie w każdej pan był. No, kilka tam potem też wypadło, bo to nieraz z różnych tam powodów nie mogłem uczestniczyć. No i z papieżem Franciszkiem też byłem chyba na 9, na 10 pielgrzymkach, a papież Franciszek jak do tej pory ma ich 19. W planach teraz? Co przed panem? Ja nie planuję, więc nie wiem, co będzie. Także nie mam takich planów. Jak będzie pielgrzymka, będzie możliwość, to może się pojedzie. Znaczy, no, teraz też człowiek już jest starszy, to jest troszkę gorzej, bo te pielgrzymki to też nie jest taka łatwa sprawa, dlatego że no, nawet jeżeli lecimy z papieżem, to potem musimy też przechodzić kontrolę, to trzeba bardzo wcześnie wstać, to trzeba to wysłać później zdjęcia. To nie ma czasu ani zjeść o obiedzie, to nie mówimy, nawet kolacji nieraz się nie zdąży zjeść, nie? Potem te zdjęcia trzeba trochę opracować, wysłać. No ja nie pracuję dla agencji takiej dużej typu na przykład API czy Reuters, gdzie oni już wysyłają z aparatu zdjęcia i tam są inne osoby, które odbierają te zdjęcia i dalej przekazują. Ja po prostu pracuję dla mniejszych agencji, ale i też pracuję dla siebie. Tylko znaczy, różnica jest taka, że fotografowie, którzy pracują dla tych agencji, oddają wszystkie zdjęcia dla agencji. Zdjęcia są własnością agencji, natomiast moje zdjęcia są moją własnością. I ja mam swoje archiwum. Archiwum, które posiadam, jest moje. Archiwum ze zdjęciami Jana Pawła II jest moje. Nikomu nie muszę nic oddać, nie? Więc to
jest ważne, nie? Czyli około miliona zdjęć z Janem Pawłem II, tak? To znaczy, no, znaczy, to było, ja powiedziałem wtedy, że zrobiłem około miliona zdjęć wszystkich w moim życiu. Natomiast to zostało przekazane, że Janowi Pawłowi II. Janowi Pawłowi II, nawet gdybym chciał, mimo wszystko to tyle nie wyszło, ale to wyszła tam jakaś pomyłka. Ale tam tych, teraz tam wszystkich tych, powiedzmy, naciśnień spustu migawki, można tak to określić, no to jest i ponad milion, nie? Ale to znaczy, że nie wszystkie te zdjęcia są w archiwum, bo ja dosyć dużo zdjęć wyrzucam. Ja nie zachowuję wszystkich zdjęć, ja robię po prostu selekcję, wybieram te najlepsze, a pozostałe wyrzucam. I te, które zdecyduje, że są z jakichś tam powodów, nie tylko, że są nieostre, bo teraz nieostre zdjęć to jest mało, nie? Ale z wyglądu, że tam osoba jest, wychodzi niekorzystnie czy coś, no to wtedy ja te zdjęcia wyrzucam i już nie ma do nich dostępu. I całe szczęście, że pan tego zdjęcia z 89 roku też nie wyrzucił.